Dzień dobry, witam was serdecznie, a czynię to słowem z księgi proroka Izajasza z 42 rozdziału 16 wiersza. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Słowa te są pisane podczas doświadczeń niewoli babilońskiej przez Izrael. Ci, którzy znajdowali się w obrębie i w granicach mocarstwa babilońskiego, byli ciemiężeni, było im bardzo trudno. A tym, którym jest trudno i są w niewoli, zawsze przychodzi na myśl wolność, która tutaj jest równa z szukaniem światłości, ale także wyrównywaniem tych miejsc, które są nierówne. Ziemia ciemności, inaczej niewola babilońska, tak nazwana przez proroków. Była to pustynia, na której najprawdopodobniej również znajdowali się niewolnicy. Co jest pustynią naszego życia? Czego potrzebujemy, by być wolnymi? By dążyć do światłości, którą jest Jezus Chrystus, Mesjasz, przyobiecany. Drugi wiersz bardzo dobrze jest połączony z proroctwem Izajasza. A jest zapisany w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale w 78 i 79 wierszu, który wskazuje na Jezusa Chrystusa. Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Gdzie kierujemy nasze nogi? Gdzie idziemy? Czy w stronę pokoju, czy też w stronę uprzykrzania komuś życia? Przecież każąc komuś wchodzić na górę, rozkazujemy mu na wymuszony wysiłek. Mamy czynić tak, by drogi były równe, by można było iść po nich spokojnie, by się nie męczyć, by nie być niewolnikiem, ale by być własnością Jezusa Chrystusa, naszego Mesjasza. A na koniec chcę przeczytać słowa, które się znajdują pod naszymi dzisiejszymi wierszami. Uciążliwa wspinaczka, wędrówka na szczyt zawsze przywodzi mi na myśl proroctwo Izajasza o Bożym zmiłowaniu i uczynieniu wyboistej, trudnej drogi łagodną, wyrównaną. Nie bez powodu pociąga mnie widok nizin i rozległego, dalekiego horyzontu. Tak będzie wyglądała droga pokoju, tęsknię do niej. Miłego dnia, wszystkiego dobrego, pozostańcie z Bogiem.